Gdzie deska? Ale jaja. Ty, to moją karierę skateboardową zacznę od tego, od mojego 5 na 5. O, tak zrobimy. To tak, ja się nazywam Michał Wystrzejewski. Tak jak powiedziałem, pokażę wam dzisiaj moje 5 na 5. No czyli 5 trików, które mi od zawsze wychodzą, bo dużo w Tonego Hawka grałem, nie? Od zawsze mi wychodzą, no i niestety, no, 5 takich, no, z którymi mam problem, a które bardzo chciałbym umieć. Tak więc zacznijmy od heel flipa. No, ten trik to bardzo lubię. Nie wiem dlaczego tak już na samym początku mi tak zaczął tak dobrze wychodzić. Już nie miałem problemu z kopaniem, no, więc ten trik mi tak dobrze podchodzi pod nogi. W ogóle fajnie się go ląduje na montażóweczki. No i bardzo się nim jaram. Dalej to niech będzie switch frontside. Tak, switch frontside. No ten triczek jest tak młody taki w moim wykonaniu, no nigdy w ogóle nie ogarniałem, jak można jechać na switchu i kopnąć switch frontside. To była z tym trikiem taka historia, że pan pojechał sobie kiedyś do Camouflage'a, nie? Z chłopakami się styknąłem z forum, z Extrema. No i taki jeden zadał mi tego, switch frontside, nie? No, zadziwiłem się, nie? Jak to można kopać, ale pokatowałem pół godziny i siadł. No i tak do tej pory sobie go robię, elegancko mi wychodzi. Dalej niech będzie może nollie cap. No ten trik to po prostu jest, nie wiem, banalny. Nie wiem dlaczego dla większości się wydaje taki skomplikowany po prostu. Jak się umie dobrze nollie cap, to nollie cap już nie jest jakimś tam wielkim problemem, jak dla mnie. I też fajnie się kopie, fajnie się kręci, fajnie wychodzi. Dalej to chyba hospital flip. No, ten trik to po prostu... No nie wiem, zawsze miałem z tym trikiem taki problem, że no strasznie dziwnie mi się kopał. Nauczyłem się go w zeszłą zimę, kumpla w garażu. I taka zajawa ogarnęła człowieka, że no nie mogłem wytrzymać. No i tak od tamtej pory super wchodzi, bardzo lubię go kopać i w gosa zadawać. I takim moim tym już piątym trikiem z tej całej czwóreczki to nollie pop. Nollie pop, tak, nollie pop. No i co o tym triku? Też się go niedawno nauczyłem, jakieś pół roku temu. Niedawno, nie? Jakieś pół roku temu, no już tak od zawsze mi wychodził tak wysoko, tak potrafiłem go, nie wiem, jakoś tak specyficznie kopnąć do góry. No, zawsze mi się kręci. Praktycznie. No czasami niżej, czasami wyżej, nie? To tam już zależy, jaki tam mam dzień. To tak, to było właśnie te moje 5 trików, które mi wychodzą i które lubię. No a teraz właśnie 5 trików, które mi za nic nie wychodzą, a które właśnie bardzo chciałbym umieć. To pierwszym takim to jest hard flip. No nie wiem, zawsze mam jakiś problem z kopnięciem tego triku, bo ciągle mi jakoś, nie wiem, noga dziwnie leci, mimo że ten trik mi się kręci, czasami mi wleci pod nogi, no ale zawsze jest, kurde, źle zakręcony, nie mogę go zlądować. Dalej to frontside flip. No ten trik to jakoś tak, nie wiem, od zawsze chciałem go umieć. Bardzo mi się podoba to połączenie flipa z frontside olką. Bardzo mi się podoba, ten trik jest taki w ogóle efektowny, jeszcze jak się go z czegoś zrobi, to jest miodzio. Dalej przejdźmy do switch frontside big spina. No tym trikiem też się jaram, bo w ogóle zakręcenie tego switch frontside 6 szuwa i to jest switch 180, no wychodzi, takie połączenie, to jest po prostu, no, dla mnie kosmos, ale już prawie mi wychodzi, już prawie go ląduję, tylko zawsze mam problem z tym, ze złapaniem tego triku. No i dalej, no, przyznać się muszę, że tym czwartym trikiem, którego nie umiem, który mi nie wychodzi, to jest, no, zwykły treflip, zwykła trójka. No nie ogarniam kompletnie kręcenia tego triku, jest dla mnie to w ogóle coś bardzo dziwnego. Nie umiem po prostu zakręcić, ta rotacja jest dla mnie dziwna i nie wychodzi mi on kompletnie, nie umiem, nie wiem jak się go nauczyć, że mimo że jeżdżę 2,5 roku prawie, to nie rozumiem tego triku. I tym ostatnim triczkiem, o którym chcę wam dziś powiedzieć, to jest big spin. To jest big spin, no tak. W sumie wydawałoby się, że jest prostszy od tej trójki, ale też 3-6 sztuk mi się kręci. Albo ląduję na nosa i się wywalam, albo mi się w ogóle nie dokręca ciałem. Zazwyczaj 3-6 sztuk mi się kręci, ale nie mogę jakoś tego triku zlądować, ciągle lecę do tyłu. No to tak, to chyba tyle by było, takie moje 5 na 5.
tych triczków. No i tyle, no. Dzięki. No.